Hej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie budować domek w The Sims 4, ale będziemy go budować bez kodów i bez pomyłek. Miejmy nadzieję, że właśnie się nie pomylę ani razu. W sensie chodzi, no wiecie, pomylić się, no postawić po prostu jakiś przedmiot w sensownym miejscu, który i tak nie powinien tutaj być. Dlatego to jest takie kombo dzisiejsze, bo ja bez kodów też nie potrafię budować, dlatego no przekonajmy się, co mi wyjdzie w ogóle. A jeżeli w ogóle podobają wam się moje odcinki, to zostawiajcie koniecznie pod nimi lajka, no i suba na tym kanale, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Już tak z przyzwyczajenia, jak weszłam w grę, już chciałam wpisać te wszystkie cztery moje kody, czyli na debuga i na właśnie przestawianie tych obiektów, żeby mogły być koło siebie bardzo blisko. Także już chciałam to wpisać, ale no sobie powstrzymałam się w ostatniej chwili. Także dobra, lecimy właśnie, musimy tutaj zrobić domek na tej parceli. Wybrałam sobie dużą parcelę, w sensie dużą. Dla mnie 30 na 20 to jest taka całkiem duża parcela, chociaż wiem, że są większe. Ale jest taka właśnie wystarczająca na dzisiejszy domek, dlatego pierwsze, co musimy tutaj zrobić, to zrobić kształt tego domku. A z kształtem to nie jest tak hop siup w moim wykonaniu, ponieważ ja tam zawsze sobie wybuduję jakieś kloca, do tego sobie dołożę kolejnego kloca i tak dalej, i tak dalej. A teraz będę musiała sobie trochę przemyśleć tą sprawę. Ja pewnie nie chcę tutaj robić żadnych takich ścian, jakby to powiedzieć, skośnych. O, skośnych to jest dobre określenie, znaczy na pewno te ściany nie będą skośne. I teraz muszę się też postarać, żeby żadnego kloca zaraz nie dobudować, bo wtedy w środku może mi się coś nie zgadzać po prostu. Może tutaj już trochę zakręcimy, tutaj dobudujemy coś takiego, tutaj popędzimy sobie o nie, kurde, dobra, no to nie, to będziemy musieli to zrobić tak. Nie, dobra, no to wyszło całkiem symetrycznie, już się zestresowałam. Ale próbowałam właśnie tak zrobić, żeby było w miarę symetrycznie i nie wyszło symetrycznie. Tak, super. Bardzo kocham liczyć w Simsach. Wiedziałam, że coś mi tutaj nie gra, ale nie wiedziałam co, także wiem, że tutaj są dwie kratki, to jest jedna. Dobra, no nie wszystko jest w życiu symetryczne. Nie wszystko jest w życiu wychodzi. No i się zastanawiam, czy robić drugie piętro. Bo z jednej strony mogłabym nie robić drugiego piętra, zrobić tutaj po prostu dach. I tak chyba zrobimy, bo się obawiam, że to może po prostu im więcej pokoi, tym więcej pomyłek może nam tutaj wyjść. Teraz jeszcze ogólnie musimy tutaj się postarać dać jakiś dach i wydaje mi się, że ja ten dach zrobię no w tę stronę. W tę stronę tutaj sobie pociągnę jako taki standardowy dach i sobie zrobimy to w taki sposób, jeszcze po prostu go zmniejszę, już nie będę po prostu go zmieniać. Także tak sobie to zostawimy i tutaj z przodu tego domku też sobie damy dach. Akurat z tymi dachami to tak nie wiem, jak to robić, żeby bez pomyłek robić, także no tak postaram się tak przeciągać raz i nic więcej. No i po tej stronie sobie też damy zwykły dach, tutaj sobie jeszcze go zmniejszymy tylko to odrobinę. No jest krzywo, dobra, trudno, cicho. Chciałabym zrobić w sumie, znaczy tak myślałam, czy by z tej strony nie zrobić wejścia do tego domku, ale ja zazwyczaj tak robię właśnie, że robię tak mniej więcej gdzieś w środku. Dlatego postanowiłam, że może teraz zrobimy wejście gdzieś tutaj w tym miejscu, do tego domku właśnie i go sobie zmniejszę raz i tutaj przeciągnę i sobie oczywiście jeszcze ten domek podnieśmy. No niech będzie na razie tak, znaczy na razie, no już po prostu nie zmienię tego, no ale dobra, niech będzie. Na razie nie idzie źle, ale jak zacznę zaraz okna dodawać albo jakieś meble, no to będzie już źle wtedy. W taki sposób. I tutaj sobie zrobimy przy samym wejściu salon. Do tego tutaj moglibyśmy sobie zrobić... Kurde, trochę... No Jezu, co ja zrobiłam? Dobra, nie wiem, co ja zrobiłam. Dobra, tutaj zrobimy sobie sypialnię jakąś. Jeszcze w tym miejscu chciałabym, żeby było wyjście na tą drugą stronę tego domku, więc można by tutaj ewentualnie zmieścić jakiś stół jadalniany. To by było spoko chyba. No i tutaj po prostu kuchnię, czyli po prostu... Aha, jeszcze w ogóle... A, łazienka jeszcze, kurde, zapomniałam. Dobra, to tutaj zrobimy łazienkę. Tak, tu zrobimy łazienkę, a w tym miejscu zrobimy kolejną sypialnię. I tutaj będzie akurat taka przestrzeń, że będzie można zmieścić jakąś taką małą kuchnię i do tego tutaj mały stolik właśnie do jedzenia posiłków. Także dobra, powiedzmy, że ten rozkład pomieszczeń nie jest taki zły, jakbym się spodziewała. Na szczęście udało mi się zmieścić tą łazienkę. No i tutaj właśnie w tym miejscu chciałabym zrobić wyjście. Także ono będzie też taką na jedną kratkę, wydaje mi się, że wystarczające. Teraz się jeszcze zastanawiam, czy by nie dobudować jakiegoś dachu, ale to jest takie ryzykowne, bo nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało. Bo z jednej strony chętnie będę dała jakieś kolumny i jakieś przejście, wejście do tego domku, ale boję się, że właśnie to będzie wyglądać źle. Dlatego chyba sobie zrezygnujemy z tego pomysłu. Może w tym odcinku zrobimy sobie taki zielony ten domek. Lecimy na wszystkie tutaj ściany właśnie z tym zielonym kolorem, z tą zieloną, no w sumie z deseczkami zielonymi. I właśnie ten cały domek będzie w takim kolorze. Do tego na pewno chciałabym jakieś tutaj dać obramowania tego dachu, to niech to będą w tym odcinku takie. No i teraz lecimy z drzwiami i z oknami do tego domku. Jak myślę, że całkiem fajnie by wyglądały te okna ze... Co to jest? Z wiejskiej sielanki, no właśnie, bo to jest w ogóle takie uchylone jedno okienko. Ej, jakbyśmy w sumie dali to, to będzie mega pasowało w ogóle do tego stylu, mam wrażenie, tego domku. Więc dobra, na pewno gdzieś tutaj będziemy musieli zmieścić to do jednej sypialni. Dobra, to sobie tutaj damy właśnie to okienko. O Jezu, za wysoko ja dałam chyba. Już nic nie zrobię z tym. Tutaj damy też do tej części, gdzie jest salon, no i z tej strony, gdzie jest
ten drugi pokój. No w kuchni nie będzie tego okna, tutaj będzie przejście, wejście, no i jeszcze w łazience możemy w sumie dodać. Do tego dodałam takie z przodu podwójne drzwi z podstawki, no i tutaj jeszcze z tyłu na ten tarasik malutki, który zrobiłam, też dodałam drzwi, ale akurat one są z wiejskiej sielanki i możemy tutaj jeszcze sobie walnąć schodki i te schodki będą w kolorze białym z jednej i z drugiej strony. No i oczywiście wypadałoby, co? Wypadałoby jakiś płot dać, tylko muszę tutaj przymierzyć, który by był ładny. A może taki zrancza sobie weźmiemy w kolorze białym? Dobra, niech będzie trochę, dobra, teraz mi zaczął nie pasować trochę, ale okej, okay, już zostawmy, bo musimy to zostawić, nie możemy tego zmieniać. Jeszcze zapomniałam dachu pomalować, więc tym też się musimy na sam początek, znaczy na sam początek, już trochę trwa ten odcinek, ale pomalować musimy ten dach. Chyba użyję takich dachówek ze śnieżnej eskapady, a nie chyba tylko na pewno, bo tutaj już to zmieniłam, więc nie mogę tego zmieniać. I dobra, teraz musimy się zająć podwóreczkiem, który my tutaj mamy. Z tego względu, że ten domek no wygląda tak trochę wiejsko, z drugiej strony może nie, ale z jednej strony chciałabym tutaj zrobić ogródek, tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko do tego oczywiście potrzebujemy dodać jakiś płot. I ja bym ten płot oczywiście użyła z zabawy na podwórku. To sobie pociągniemy może jakoś w ten sposób, tutaj w tym miejscu. Tutaj umieścimy miejsce na właśnie roślinki, jakieś pole. Dobra, już. Dobra, pomyślałam teraz, że można by to połączyć i by było jedno pole, ale no już trudno. I tutaj gdzieś, z tej strony, jeszcze chciałabym dodać te moje ulubione kwiatuszki, ale oczywiście bez kodów będzie troszkę problem. O Jezu, ja już widzę, jak to będę... O Boże, przecież to się nie da, przecież to w ogóle połączyć się nie da. A nie dość, że jeszcze nie mogę tego zmieniać, niczego, to po prostu to będzie wyglądało źle. No dobra, nie idzie... Dobra, myślałam, że będzie gorzej. Tutaj źle trochę poszło, bo się nie łączą te kwiatki, ja już nie mogę dodać kolejnego, ale tutaj, no trochę jest lepiej. Tutaj jeszcze wymalowałam takie ścieżki, właśnie do tego ogródeczka takimi kamyczkami. Jeszcze w tym miejscu, które nam zostało, posadziłabym jakieś kwiatuszki ze dwa. Też by było chyba spoko, żeby tak oddzielić to i od tej tutaj części. Tutaj po tej drugiej stronie tego chodnika wcześniejszego, co zrobiliśmy, też umieszczę sobie te same roślinki. No i zostało nam takie pole. Pole, pole, łyse, pole, znaczy bardziej trawa, ale na pewno tutaj się zmieszczą kolejne krzaczki. Ojej, ojej. Dobra, udało się. Dobra, no co ja innego bym mogła dać niż jakieś cyprysy. Także niech sobie przy tym domku będą. Mam nadzieję, że nie wchodzą przez ścianę. No i bardzo dobrze. Także na razie nam dobrze idzie. Nawet bez tych kodów to wszystko porozstawiałam. Myślę, że tutaj jest też odpowiednie miejsce, żeby użyć pierwszy raz w moim życiu tego parasola większego ze stoliczkiem, więc tutaj sobie właśnie to postawimy i do tego dołożymy sobie krzesełka. I te krzesełka też będą właśnie w kolorze tego parasolu. Będą takie kółeczkowe. I tutaj właśnie będzie takie miejsce, żeby sobie posiedzieć pod parasolkiem. No i dobra, można by jeszcze jakieś grilla wstawić, no bo ja oczywiście kocham grille dodawać wszędzie. Także o, tutaj akurat jest idealne miejsce, takie mniejsze. Chociaż wiecie co, może sobie damy go to tutaj. Nie, nie mogę tego umieścić, naprawdę. Nie mogę grilla tu umieścić, no nie, teraz cierpię. Teraz cierpię, wewnętrzny ból czuję. No dobra, no to trzeba będzie gdzieś tutaj indziej dać jednak. Dajmy go tutaj, już trudno. Dobra, no to tak by się prezentowało właśnie to podwórko. Za tym domkiem jeszcze jest jedno miejsce, w sensie dużo miejsca jest, nie jedno, żeby pododawać jakieś drzewa, więc tutaj postawimy sobie na te z psów i kotów. Może tutaj w tym miejscu sobie ze dwa damy? O i może tutaj ze dwa? Jeszcze została nam ta przestrzeń przed domkiem i tutaj najchętniej bym zrobiła, wiecie, takie po prostu takie otoczone kamykami rośliny, ale tego nie zrobię, ponieważ no nie mogę używać kodów i te kamyki po prostu nie będą obok siebie i to będzie dziwnie wyglądało. Pierwsze co, to na pewno tutaj ja bym chciała... O Jezu, naprawdę! Wiecie co ja zrobię? No po prostu mi się ręka zatrzęsła i tutaj trochę w lewo poleciało bardziej. No to nie, to już musimy poszerzyć to, żeby to jakoś wyglądało prosto. No tak by mi pasowało to z kamyczkami tutaj zrobić, że nie, no nie mogę tego przeżyć teraz. Ale dobra, no to wiecie co, to mam jeszcze jeden pomysł, żeby tutaj po prostu dać drzewo gdzieś w tym miejscu. Mam nadzieję, że nie wchodzi to znowu do ściany. Dobra, nie wchodzi do ściany, bo ja to tak nie patrzę. I gdzieś tutaj wokół tego drzewa porozmieszczać jakieś rośliny, no ale oczywiście tak żeby się udało. Kurde, no tutaj przy drzewie byłoby idealnie dać, ale no nie mogę. Jeszcze dodałam trochę ziemi pod te wszystkie roślinki, które tutaj daliśmy. No i to będzie taka bezkamyczkowa dzikość, chociaż jeszcze postaram się tutaj parę kamyczków dodać w to miejsce, ale właśnie wszystko mi się tutaj blokuje. No to dobra. No nie, jednak nie. To tak trochę dalej. Dobra, niech będzie tutaj jakiś kamyczek. O, tutaj z tej strony. O, nawet tutaj mi się udało wsadzić trochę w te roślinki tego kamyczka. O, dobra, tutaj też jest tak trochę w kamyczka, czy w sumie w roślinkach. Dobra, przenosimy się teraz do środka oczywiście tego domku. Na sam początek przydałoby się dodać drzwi właśnie do środka tego domu. Tylko teraz jak to zrobić, żeby ten salon był jakiś ustawny bardziej? Jezu, ten salon, przecież to ja w ogóle nie zrobię tego salonu. No to się zaczynają schodki. Teraz tak, łuk muszę dać gdzieś tutaj. Dobra, damy tutaj. Jakie mam tu przemyślenia, Boże. Nigdy nie sądziłam, że będę się
zastanawiała nad dodaniem drzwi. Dobra, teraz już nic nie zmieni tego, gdzie są drzwi, dlatego możemy się zająć teraz robieniem salonu. No i ogólnie, w jakie ja bym kolory chciała polecieć? No wydaje mi się, że jak polecimy w takie pomarańcze, albo nie, w sumie nie w pomarańcze, tylko właśnie w taką podłogę bardziej, z wampirów, to nic się tutaj nie stanie złego, więc chyba właśnie tak zrobimy. I tutaj sobie damy, i tutaj, a łazienkę sobie może zrobimy w jakichś zielonych kolorach? Nie, dobra, dajmy neutralny kolor, na razie będzie biały. No i zaczynamy teraz, żeby nic się mi z meblami tutaj nie pokićkało. O, mam pomysł, żeby użyć takiego koloru na ściany i on bardzo ładny będzie, bo będzie pasował na zewnątrz, na zewnętrzną część, to będzie po prostu zielony ten domek. Natomiast w tej części można by jakiegoś innego już koloru użyć, ale tu będzie większy problem, ponieważ tutaj jest kuchnia, więc w tej kuchni przydałoby się, no, jakieś kafle dodać, no bo jak to? Może wiecie co, polecimy zwykłe białe. To są akurat z Krainy Magii. Tutaj sobie damy na tą część, a tutaj właśnie w tej drugiej części sobie damy jakiś inny kolor i ten kolor to będzie też taki podobny do tego, co było w salonie. O, ale zrobimy sobie takie beżowe już ściany. No bardzo mi się nie podoba, jak to się odcina tutaj, ale no trudno. Zaraz tam zawisną może szafki, to już nie będzie tak widać aż bardzo. Dobra, może zajmijmy się na sam początek tym salonem, bo ja tutaj będę miała naprawdę lekki problem, ponieważ właśnie nie wiem, w którą stronę kanapę postawić, bo jak tak będę chciała postawić kanapę, no to tutaj no tak na środku to tak dziwnie to będzie wyglądało, dlatego proponuję, żeby ta kanapa była jakoś w tym miejscu, ale to też tak na środku i tutaj będzie tylko takie przejście dziwne, ale tak i tak, tak czy siak to chyba lepiej będzie wyglądało. Tylko mi to okno teraz tutaj przeszkadza, nie mogę go przesunąć. Ale nie, bo ja przecież zapomniałam, że na stoliku możemy telewizor dać. Dobra, czym ja się przejmuję w ogóle? Ale ogólnie ta kanapa mi się bardzo spodobała, więc ją sobie tutaj wstawimy. I to sobie zrobimy właśnie w tym miejscu. Ej, dobra, i teraz wiecie co? Popełniłam błąd, ponieważ chyba do tej kanapy nie ma fotela pasującego, takiego 1:1. No bo to nie jest ten sam fotel. No to teraz, o, se wymyśliłam, no to będzie teraz dobrze. Ten by pasował. Tak wizualnie, no to jakbyście tak popatrzyli na tą kanapę i na ten fotel, no to można by powiedzieć, że one są z jednego i tego samego dodatku, a to nieprawda, bo ten jest z luksusowego kitu. Ale dobra, już trudno, niech będzie. Dajmy go sobie w tym miejscu, niech już po prostu sobie stoi. No i dobra, teraz tak, musimy tutaj zrobić miejsce na telewizor i miejsce na ten telewizor będzie właśnie na szafeczce. Właśnie nie wiem, w jakie kolory tutaj polecieć z tymi meblami. Czy zrobić takie jasne, czy może zrobić je bardziej w czarnym kolorze, ale wydaje mi się, że jasne będą bardziej pasować, dlatego dajmy sobie takie coś. No i tutaj na to właśnie telewizor. Niech będzie sobie taki. Dobra, z zasłoną też nie ma większego problemu, widzę, żeby tutaj ją powiesić. Musimy sobie wybrać odpowiedni kolor i chyba wezmę sobie taki zielony. Na razie bez kodów idzie mi całkiem dobrze, ale oczywiście zaraz to się skończy, bo muszę dodać jakieś dekoracje do tego domu. Najgorsze jest to, że nie mogę tak do końca podglądnąć, jak te wszystkie rzeczy się dobrze prezentują ze sobą, bo właśnie mam tutaj te kratki, które mi pokazują i nie pokazują mi do końca, jak to wszystko wygląda dobrze czy niedobrze. Dlatego muszę tak ufać swojej intuicji, że ten dywan będzie tu pasował. No dobra, może być. Mogło być lepiej, ale może być. O, tutaj jest idealne miejsce, żeby dać kwiatka, nie da się go dać. Tutaj matko jedyna. Dobra, no nie, to już myślałam, że tej lampy też się nie uda. O, ten kaktus tu pasuje. Ej, dobra, dajmy kaktusa w tym miejscu. I sobie może po drugiej stronie damy drugiego, żeby tak było do kompletu, więc można powiedzieć, że to prawie roślinki, ale się zmieściło coś. Tutaj bym też chciała dać jakąś lampkę między ten fotel a tą kanapę, ale oczywiście się to nie uda. Dobra, zostało nam to miejsce, które jest takim miejscem, w którym można by dać jakiś mebel, bo nie będzie przeszkadzało po prostu nic. Dlatego myślę, że tutaj jak najbardziej będzie można skorzystać z tych szafek, które będą nawet kolorystycznie właśnie pasować do tej szafeczki, którą daliśmy pod telewizor. Ja w ogóle ubóstwem te szafki. Także sobie to dajmy tutaj w tym miejscu, tylko muszę tak... O, pyk, dobra. Jest dobrze, jest bardzo ładnie, tutaj się prezentuje. I tak się zastanawiam, czy byśmy może nie zrobili czegoś dla zwierzaków tutaj w tym miejscu, jakiegoś drapaka postawimy, czy coś takiego. Rzadko takich rzeczy w ogóle dodaję, takie rzeczy rzadko dodaję do moich domków w Simsach, jak nagrywam i nie wiem w sumie czemu, ale to zapominam o tych zwierzętach, że można by dać. Tylko tutaj to akurat to tak nie będzie dobrze wyglądało. No nie, ja to chciałam coś zrobić innego. Nie, no dobra, dajmy to, bo ja tego rzadko używam, takich rzeczy, więc można by w tym miejscu w sumie to wstawić. O Jezu, wiecie co mi się nie podoba? To, że to się łączy z tym. Nie, ale wydaje mi się, że od poprzedniego odcinka, w ogóle nie wiem czy wiecie, ale ja nagrywałam kiedyś takiego coś tego typu odcinek i wydaje mi się, że jak na razie idzie mi całkiem dobrze w porównaniu do tamtego odcinka, bo tam pamiętam, że jakieś błędy na pewno zrobiłam, tylko nie pamiętam jakie w ogóle, już to już dawno temu było. Dobra, tutaj jeszcze wycieraczkę na pewno musimy dać pod te drzwi, no i wybrałam taką szarą. No i coś przydałoby się tutaj na jakieś buty dać, czy coś takiego. O, tutaj jedne, na przykład takie, a tutaj sobie wstawimy, o, na przykład takie, drugie. Tutaj w tym miejscu jeszcze powiesimy sobie jakieś lustro. No nie gadaj, że to lustro, no nie mogę tego lustra powiesić przez te buty. Ale mogę takie, trochę mniejsze jest, ale tak czy siak będę mogła to powiesić. No, nie. O, dobra, wisi. Jeszcze dodałam przy tych drzwiach kinkiety i tutaj w tym miejscu, gdzie jest przejście właśnie do kuchni z jadalnią, to też je umieściłam. No i przydałoby się jeszcze tutaj dodać jakieś obrazy na tę ścianę. No i wydaje mi się, że to będzie właśnie odpowiedni obraz, bo on pasuje tak właśnie
właśnie kolorystycznie do tych wszystkich rzeczy, które się znajdują w tym domku, a raczej w tym pomieszczeniu. No i tak się zastanawiam jeszcze nad tymi obrazkami z wilkołaków, bo one są całkiem fajne i zrobimy je sobie w srebrnej ramce. No i dlaczego tutaj nie mogę tego powiesić? No idealne miejsce to jest. Muszę tutaj. No dobra, niech będzie tutaj. Trochę jest krzywo, ale nieważne. Jeszcze tutaj znalazłam taką roślinkę, więc postanowiłam ją postawić w tym miejscu, żeby właśnie jakiś zielony akcent się tutaj inny pojawił, roślinny. No i dobra, to by było na tyle z tego salonu. Uważam, że jest pusty. Uważam, że jest mega pusty. Jeżeli ja miałabym robić po prostu taki salon typowy, co ja robię, to prawdopodobnie tutaj bym nastawiała jakieś dekoracje, ale po prostu ja teraz nie da się ich tutaj postawić, bo będą się blokować. Tutaj jeszcze ewentualnie na tą szafkę. Teraz sobie przypomniałam, że można by jakieś dekoracje umieścić, bo tutaj raczej nie będzie z tym problemu, żeby właśnie wstawić, o, właśnie jakieś dodatkowe książki, przynajmniej tu i tu, a tam nawet jakbym chciała to podnieść, to nie mogę tego podnieść, bo nie mam kodu wpisanego, więc mi smutno. Także to jest pusty ten salon, no i tyle. Ale dobra, przenieśmy się teraz do tego pomieszczenia i tutaj właśnie zrobimy sobie na sam początek kuchnię. No i zastanawiam się nad doborem mebli, bo z jednej strony te by mi pasowały najbardziej, właśnie z wiejskiej sielanki, ale nie jestem do końca pewna. Dobra, dajemy te. Co ja się będę zastanawiać? Tutaj jedyne co, to zostawimy sobie miejsce na kuchenkę, a tutaj będzie miejsce na lodówkę, ale ta kuchenka i ta lodówka, to ja bym je dodała po prostu z właśnie kuchni na wypasie. No i tutaj gdzieś zlew jeszcze oczywiście w tym miejscu, chociaż dobra, teraz mogłam dać tam, a okej, zapomniałam. Ej, w sumie nie jest tak źle bez tych kodów, ale na pewno jest problem z dekoracjami, tak jak już powiedziałam. Tutaj jeszcze sobie umieściłam te górne szafki kuchenne. Mi się nie podoba, wiecie co mi się nie podoba? Tutaj, że jest to mniejsze. Jezu, co tu się stanęło? Co tu się zadziało tu? No i tak, teraz będzie problem z dekoracjami, bo nie mogę ich postawić tam, gdzie chcę, więc chyba się ograniczymy akurat z ilością. Można tu jakieś owocki dać w tym miejscu. Ojojoj, ojojoj, do tego tutaj gdzieś może papier. Jesus. Nie, co ja zrobiłam? Nie! Co ja zrobiłam? No dałam tu chlebak tak na środku. Zaczęłam klikać bez sensu. Ja nie mogę. Jakby nie potrafię nawet wytłumaczyć tej sytuacji. Dlaczego ja to klikałam? No i dobra, mamy sobie chlebak na środku, po prostu blatu. Dobra, musiało się to stać. Musiało się to stać w tym odcinku. Nie mogło pójść idealnie. Jezu, wiecie co mi się tu stało? Nie. Widzicie to? Mi się pomalowała przypadkiem ściana ta druga. No drugi błąd. No ale to dobra, to jeszcze jest do odratowania, bo mogę sobie całe ściany po prostu pomalować tym kolorem. Mam nadzieję, że takiej sytuacji nie ma w tym pokoju albo na zewnątrz, bo na zewnątrz też czasami mi się zdarzy właśnie pomalować przypadkiem tą ścianę. Ja nie wiem, jak to się robi. Ja po prostu maluję tą ścianę tutaj, tak ręcznie idą mi się maluje ściana na zewnątrz. Też to jest takie dziwne dla mnie trochę, ale okej. Nie ma co płakać, lecimy dalej. Teraz musimy zrobić tutaj jakąś jadalnię. Nie, ja bym chciała tylko na sam początek zobaczyć, czy tutaj jak są drzwi, to ja będę mogła tutaj... No oczywiście, że nie będę mogła. Dlatego wiecie co? Tak się próbuję chyba wycwanić, żebyśmy dali tutaj jakiś stolik, taki mniejszy. Bo ja bym chciała, no koniecznie na środku bym chciała to dać, ale no teraz się nie da tak zrobić. Więc dajmy po prostu pojedynczy stolik, do tego trzy krzesła i przynajmniej będę pewna, że uda mi się dostawić te krzesła do tego stolika. Tutaj jeszcze na ten stolik powieszę obraz. Jeszcze dodałam tutaj oczywiście krzesła do tego stolika, bo nie wiem, czy o tym powiedziałam. No i jeszcze tutaj przydałby się jakiś dywanik pod to dać. Mam nadzieję, że mi się uda jakiś tutaj znaleźć. Dobra, znalazłam jakiś biały, ja go nie ruszam. Po prostu jak się uda go dać, to się uda go dać i się udało, bo tutaj problemy są z tymi dywanami akurat na to miejsce, nie wiem czemu. Chciałam nad tym umieścić lampę. Też się nie da. Okej, no nie no, spoko. To jeszcze to ja jeszcze spróbuję kinkiety dać. O, dobra, udało się dać kinkiety. No i zostało nam w sumie to miejsce w tej jadalni. No i tutaj chyba bym postawiła na to, żeby dać jakąś gablotkę z naczyniami, bo to jest takie bezpieczne, żeby nic nie popsuć, to właśnie wstawmy to. To postawiłam na taką gablotkę z naczyniami, w kolorze białym ona jest. Jeszcze zostało nam to miejsce, a przypominam, że mamy tutaj kotki albo kotka, więc można by tutaj gdzieś miski umieścić w tym miejscu. To sobie dodamy ze dwie, bo akurat tu jest takie jedno luźne miejsce. No jakąś kuwetę by się w ogóle przydało dać, a może damy ją na zewnątrz? Ej, to nie jest taki głupi pomysł, to po prostu nie będzie śmierdzieć nawet w domu. I kotek będzie mógł załatwiać tutaj swoje potrzeby właśnie na dworze, dlatego dajmy sobie kuwetę po prostu na ten tarasik. Ej, w ogóle wiecie, że zapomniałam pomalować podłogi na tym tarasie? Teraz sobie przypomniałam. I tak pomaluję to na biało albo na jakiś brązowy, ale przynajmniej będę wiedziała, że sobie coś dałam tutaj innego. Dobra, dajmy taki, o, taki brązowy. Okej, przenosimy się, a zróbmy łazienkę. Dobra, łazienkę najpierw robimy. Teraz tak, i znowu nie wiem, czy... Jezu, to tak jak w poprzednim odcinku chyba. Nie, ja nie pamiętam, z której strony w Simowej wchodzili do tej łazienki. Znaczy do tej wanny. Dobra, postawmy ją tak. No już trudno, już nie zmienię tego. To tutaj sobie w tym miejscu dodam jeszcze umywalkę, żeby właśnie ona nie kolidowała nam z tym oknem. I nad tą umywalką oczywiście jakieś lustro by wypadało powiesić. No i to lustro może weźmiemy sobie w takim kolorze jasnego brązu. No i pod oknem damy sobie toaletę. Toaleta z kompaktowych wnętrz będzie tutaj spoko wyglądać. Jeszcze sobie przysuniemy ją bardziej właśnie tej części, gdzie jest umywalka i
postaramy się dać teraz dekoracje. Mam nadzieję, że o, papier toaletowy się udało tutaj dać. Siateczki do zębów też można by dać. No, jakiś dozownik na mydło. O, wiecie co, damy sobie takie kafelki. One są akurat z licealnych lat, ale ja nigdy ich chyba nie używałam, a tutaj w miarę tak kolorystycznie będą pasować, dlatego sobie tego użyjemy. Wiecie co, chcę tutaj dać ten kosz na pranie, a nie użyłam alta i teraz trzymam to, żeby po prostu tego nie puścić. Ale dobra, no już muszę tego puścić, już muszę to puścić i nie stoi po prostu przy ścianie. No okej, spoko. W tej części jeszcze sobie powiesimy ręcznik i niech będzie niech się dzieje wola, nie żartuję. I niech będzie z tej łazienki tyle. I przenosimy się do pierwszej sypialni. Może na początek zrobimy sobie tą większą. No i tutaj właśnie jest ta wpadka, o której wam mówiłam, ale tutaj nie ma co się smucić, bo my sobie to naprawimy i damy na tą część właśnie taki kolor. A na pozostałą część sobie dodamy po prostu inny kolor, ale boazeria na dole będzie też w kolorze białym. I sobie może zrobimy niebieski ten pokój. Okej, no i tak myślę, że w tej części właśnie zrobimy sobie łóżko, a po tej stronie damy sobie szafę, bo akurat jest taki, no bym powiedziała, bardzo ustawny ten pokój, aż jestem w szoku. Ej, ale ta pościel jest całkiem ładna. Dobra, użyjmy sobie tego łóżka z licealnych lat, z taką pościelą ładną. Do tego dołożyłam stoliki, no i na te stoliki to jedyną dekoracją, która mi się uda dać. To będą oczywiście jakieś lampeczki i sobie chyba wybiorę te z luksusowego kitu. No i tak, teraz się zastanawiam, czy jak będę chciała tutaj dać te dwie szafy, które ja zazwyczaj daję obok siebie, właśnie te z podstawki, to czy to mi się zablokuje, czy nie? No ale szczerze, to nie wiem, czy ryzykować. Czy po prostu nie postawić jakiejś jednej szafy, albo takiej nawet z licealnych lat, co by do tego łóżka pasowała. Chyba tak zrobimy, że wybierzemy sobie właśnie tą szafę i tutaj sobie naprzeciwko tak postawimy, tak bardzo, bardzo naprzeciwko i tutaj w tej części postaramy się dać jakieś dekoracje, czyli na przykład roślinkę i ta roślinka będzie... Oj. Dobra, spoko, ale postaw się. O, właśnie, roślinka będzie w tym miejscu. A tutaj sobie spróbujemy wstawić fotel, ale no, dajcie mi to postawić. A dobra, tak się uda. No dobra, trochę krzywo. Jezu, jak to wygląda? Jest taki pusty ten dom po prostu bez tych dekoracji. Bez podnoszenia i bez dekoracji, bez tego kodu na podnoszenie, żeby można było, to po prostu te domy są puste. Przynajmniej moje, no bo może ktoś inny potrafi zrobić lepiej. Dobra, tutaj sobie jeszcze na te ściany powiesimy obrazy i tu sobie użyję tych z psów i kotów i sobie na tę część również dodam jeden obraz. No i na tą część można by jeszcze. Gdzie jest ten fotel? Ale to w ogóle to nie wiem, to bez sensu jest ten fotel tutaj. Dobra, dajmy tutaj ten obraz czwarty. I dobra, to by było na tyle z tego pokoju. Udało nam się w sumie tą pomyłkę naprawić, tak w miarę, więc mega się cieszę, więc jedną pomyłką, którą tak naprawdę jest, to jest ten po prostu chlebak. No i przejdźmy do tego pokoju i tutaj sobie może zrobimy pokój dla dziecka, no wiadomo. Tutaj sobie może użyjemy też takiego niebieskiego koloru i to są akurat tapeta w chmurki jest. Do tego w tym miejscu dodam łóżko i to sobie zrobimy w takich jaśniejszych kolorach bardziej, albo dobra, łóżko będzie z tej strony, w jasnych kolorach i na tą stronę chciałabym dodać szafy, a pod okno, które jest naprzeciwko tutaj chciałabym, no tam raczej dodamy sobie biurko, to chyba będzie lepsze rozwiązanie. Tutaj sobie damy komodę w tym miejscu, a nie szafę. Dobra, no i z tymi dekoracjami to będzie po prostu tutaj są dwa sloty na tej komodzie, żeby coś dodać, więc niech to będzie biedroneczka, no i to by było na tyle. Także nice. Tutaj jeszcze przy tej komodzie umieściłam pojemnik na zabawki, akurat jest takiej samej wysokości mniej więcej, więc to nawet dobrze wygląda ze sobą. Tutaj w tym miejscu, jak widzicie, powstało nam biurko. I na to biurko, no to bym dodała jakieś dekoracje czy coś takiego, no jak się uda w ogóle. Dodałam jakieś kartki i kredki i kleje, takie po prostu rzeczy plastyczne, plus pojemnik na ołóweczki. No i wydaje mi się, że jeszcze dodamy sobie tutaj jakiś dywan, jakiegoś misia w kąt tutaj gdzieś koło tego biurka, jakiś fotel też misia. I to jeszcze będzie chyba wszystko w sumie już w tym pokoju. O, to sobie damy tutaj taki dywan, taki bialutki. Miś będzie taki, niebieski, o ile uda mi się go wstawić. Tak, dobra, udało się. Okej, jest lampka również, jest też fotel i dobra, zostały nam puste ściany, więc na tych pustych ścianach, no, przydałoby się dać jakieś dekoracje. I tak by te dekoracje wyglądały. Tutaj dałam takie rzeczy na rysunki i tutaj dałam w sumie, no, jakieś zwierzaczki, bo wydaje mi się, że jak zwierzaczek jest w domu, to ludzie go lubią, czy coś takiego. Udało nam się tutaj oczywiście zrobić domek. W ogóle widzę, że tutaj kibel trochę za mocno dałam w ścianę, ale przynajmniej nie wystaje, więc to nie jest jakiś taki większy błąd. No i ten chlebak. Ten chlebak jest takim, no, błędem malutkim, ale z drugiej strony to wygląda po prostu komicznie, że to nie ma wolnego blatu po prostu w tej kuchni, tylko jest wszystko zastawione, znaczy wszystko, no, po prostu wszystkie blaty. Tutaj oczywiście ten błąd z farbą, która mi się przesunęła na pomieszczenie, które było właśnie za tą ścianą. No i ogólnie bez dekoracji, no to ten dom jest totalnie pusty, dlatego najważniejsze są kody, żeby właśnie te dekoracje dodawać, dlatego kody są super.